Okej. Widzę przed nami wrogów. Zdobyliśmy Roda. A, teraz możemy ładować sobie czaszki. Będę czaszki ładował. Bum, 13 tylko damage'a. 162, będę im... No. Wygląda fajnie. Dzięki. Twardzi są. Z prawej dwóch. Dzięki. Trafiłeś mnie. Ojej, czy tutaj czaszka lata w powietrzu? Tak, czaszka lata w powietrzu. What the hell? Nie było tutaj wcześniej czaszek. Wcześniej nie było czaszek. O, trafił swojego, lol. Dobra, się mogę zajmować czaszkami, bo ze snajpą jest dużo łatwiej. Przepraszam. Dobra. Lecimy. O, coś... O, Wolverine. Wolverine. Troszkę odpaliłem, coś ciekawe, co zrobiłem. A strzela w niego, dobra. No. No, całkiem szybko strzelają. Ale dron ryje. Się wkurzył. Strasznie krzyczy. Ile jestem, ile lat tak będą latać? Zgodnie z opisem to 60 sekund. Takie długo. Czekaj. A, nie mamy mapy odkrytej. Okej, ale tutaj wiemy, że tutaj się nigdzie nie przejdzie. Natomiast są ziomeczki do zabijania i czaszki. Boom. Czacha zabita. Ty jeszcze tutaj się unosi. Jedna z drugą. Nice. Dobre to jest. Wolverine kolejny. Wow. Mocy tam wyborę, lecę do ciebie już. Przydałby się kwiatek. Wow. O. Fajnie. Mam czaszkę. Teraz odpalimy czaszkę. Biegnę. Nikt za mną nie biegnie. Dobrze. To ja sobie teraz... Nie zdążyłem. Nie, teraz też nie. A, za szybko! Za szybko, ale dałbym radę. A. Kurde, no. Co? Wyrzuciło nas z kamienia, nice. Jakoś nie jest, jakoś super. Nie, no to wszystko jest sytuacyjne, nie? A on szkoda, że nie jest powrotem na pociski podpalające. Dobra, ja sobie chyba trochę zostawię. Ale wydaje mi się tak, zrobię tak. Wymienię leczenie. I czaszkę damy na pistolet. A kwiateczek sobie przełożymy na snajperę. Tak, a tam widzę, że nieźle bawisz. A, już nawalam z nimi. Dobra, gitara. Porobione. O, jest easy, tylko trzeba uniki robić. Leci czaszka. Nie czaszka. Dobra. Dwóch łuczników. Trzech nawet. Muszę masę snajperku uleczyć, tylko to już nie domaga na tych wrogów. No, to jest prawda. Wolverine. A? Możesz dać pomoc. Użyj katka, jak masz. Nie mam jeszcze. Strzałam Wolverina już. O ty. Kask zdjęty.
szarżuje na mnie. Aha! Jak jeszcze można sobie z nimi pogrywać? Jak? No, bronią na krótki zasięg do nich strzelać. W sensie, bronią na krótki zasięg do nich strzelać. Bić ich po prostu, kurczę. Hatchetem po nerach i tyle. Pal się, czaszko. A, dawaj, dawaj, dawaj. Też się pal. Wolverine kolejny. Go. Jaki unik zrobił? Super. Ojeju. Gdzie ja to nawet wycofam? Czacha ściągnięta. Dostał czachę, dostał. Ja robię dobrze. Dobra, uniknięte. Dobrze jest razem biegać, bo mogę gościa zignorować, ty się mi zajmujesz. Typek ma loa, ale nie atakuje. Ty, bo mnie zbije. To nie. Tak dużo ich jest. A ma wybuchowe te dziwy. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest okej, okay, jest okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Wszystko jest w porządku. O. Myk, minus czaszka, hyc. Pudło, dobra. Okej. Okay. I już. I zaraz cię podniosę. No. Wszystko dobrze, wszystko dobrze, wszystko dobrze, wszystko jest bezpiecznie, nie ma problemu. I tam opuściłeś tego kryształa. Tak, tak, ja nic nie podniosłem, żeby ciebie najpierw ogarnąć. Wszystko jest, wiesz, świadome. Opie, więc robię. Wicek kary, teraz kur, napojek, hyc, flaszeczka. Jedziemy. Dawaj, dawaj. Tam widziałem fioletowy itemek już. O, fioletowy? To nowy przedmiot tak, będzie. Gdzie to widziałeś? Gdzieś tych ruinach tutaj. Jest, widzę go. O. Potrzebuję 14 sekund, żeby się wyhealować jeszcze. Ostrożnie. A, widać, no, coś jest. Widownik. Następny. Biegnie. A może ci w kolano strzelę, co? Zostaniesz podróżnikiem. Czy byłeś podróżnikiem, tak jak ja? Jakiś pierścień. Nice. Aha, zwiększa maksymalne zdrowie. To w sumie ja sobie to zamontuję. 12. To jest dobry pomysł. Teraz mam o 15% chyba więcej życia. No i czekaj sobie, rzucę okiem na ten przedmiot. 25. Co my tu mamy? Ej, ej, bo mnie biją, no weź. Tak już. Czekaj, napiję się. Mhm. Co my tu mamy? Mother's Ring. Mother's Ring daje co? Zmniejsza obrażenia z odległości o 15%, a to daje więcej zdrowia o 25%. Fajnie. Zwiększa damage o 25%, jeżeli jest dobra. Zwiększa szanse krytyków o 15% po zabiciu wroga. Zmniejsza szamodanie bronią, zwiększa doświadczenie. No tak. Fajnie, że jest tyle tych przedmiotów, ale tak powiem ci, mam swoje to dwa faworyty i koniec, nie? No. Czka z tyłu. O, biedna czaszka. Ale zobacz, wcześniej czaszek nie było, dopiero jak pokonaliśmy tego zioma, to wylazły, nie? No, gdzieś się pojawiły. O, tu byliśmy tutaj? Tak, byliśmy. Gdzie jest ten, gdzie był ten typek z tym... Wydaje mi się, że właśnie w tą stronę. Z piesełkiem. O, więc tak, to są drzwi zamknięte, to będzie można je potem otworzyć. Tam jest jakiś dungeon w lewo. Ty, tu jest zejście kolejne, matko. Gdzie myśmy wleźli? Dungeon, dobra, można się tam... Poszliśmy tędy i w lewo. Dobra, idziemy. Idziemy, dawaj. Dungeonu już? O kurczę, hopie. No dobra, dawaj, lecimy. Będzie fajnie, eksploracja. Myk, 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 myk. Idziemy. Dobrze, że jest checkpoint, to się wyleczymy. Ha! A to taki boss kolejny, nie? Ja najpierw będziemy musieli przejść tutaj. Okej. Okay. Chcemy tu iść?
Nie wiem, czy jesteśmy gotowi. Wiesz co? Ja myślę, że i tak musimy tutaj iść. Tylko tak, zastanówmy się chwilę. Dobra, co to może być? Są wąskie korytarze. Tam jest jakiś posąg, kogoś z maską. Chodzi mi o te consumables, nie? Czy potrzebujemy więcej movement speeda? Możemy potrzebować, jako na przykład to. Dobra, i wezmę może bandaż. Wydaje mi się, że bandaż będzie tutaj bardziej potrzebny. Normalne leczenie plus uzupełnianie amunicji plus bandaż i przyspieszenie ruchu. Dobra. To tu już są ziomeczki. Ty, to są te. Taki coś golem koleś, tego golema tak, koleś miał. Tu coś jest, czekaj. Nie, kurczę, myślałem, że można tutaj włożyć tego naszego artefakta, że tak powiem. Będzie w prawo czy w lewo? Czekaj. Stop. Tam jest coś dużego. Tak, za tą ścianą słyszę ruchy. Chodźmy na dół. Albo pod nami właśnie są. Pod nami są. Headshoty można im ładować. Dobra, ja zmienię chyba snajperę. To się raczej nie przyda, poczekaj chwilę. Zmienię snajperkę na tą płonącego shotguna z miotaczem ognia. Kurka wodna, gdzie my jesteśmy? O diable, to są jakieś czarodziejskie... pamiętaj, żeby uniki robić. Jezu, chłopcy. Są, kurde, jakieś dwa typy są ziomów w ogóle. Czy tam jest jakiś wąż? Ktoś do ciebie idzie. Jest jakiś duży. Siema. Ale mi przyfandzolił. Boom, headshot. Jeszcze raz. Jest to nawet nektów. O Boże, radiacje. Chodź, radiacją mu walą. Czyli ciężka woda jednak. Ty, twardy burak. Chyba za szybko tu weszliśmy. Dobrze. No właśnie, mi się tak zdaje. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze za szybko. Może tam idziemy w prawo dalej? No jeszcze chwilę możemy tutaj się pokręcić, nie? Jak padniemy, to najwyżej się wrócimy. Pamiętaj, że sobie zdrowie uzupełniać. Ładuje się? Dobra, jak się regeneruje, to poczekaj chwilę, to nie będziemy dalej iść. Czekamy, aż się zregeneruje, na spokojnie. I już. No, tak jest dobrze. Dobra, czyli tak, nie potrzebujemy bandaży, tylko ciężką wodę. Nie pij tego. Boż. Ciężką wodę, w razie czego, zamiast bandaży, okej. Jeszcze tylko, a jak długo adrenalina trwa? 30 sekund, dobra. Let's go. Przoduje skradek jakiś tam ziomeczek. Jest, śmierdzący. Jest. Z prawej jest jakiś pick-up zielony. To nas nie powinno być chyba. O, patrz, teleportuje mnie. Żartowałem. Ja się zdziwiłeś. Przed nami jest ziomek z Dido. Ty, ale teraz ma lasrową Dzidę. Dobra, tym marzącym paskudstwom można ładować heady. Wow, coś mnie tutaj oblazło. Proszę mnie tutaj nie bić. O, chyba trochę ich dużo już jest. No bo są luta. Również. Golne sobie zdrowie. Dobra. To się dużego zaspiło. No kolejny ziomek, no. Dobra info, skoczy. Spróbuję cię ogarnąć? Nie. Mam te czaszki. Dobra, muszę najpierw tego typa załatwić. Oh, dawaj!
Dobrze, te czaszki to są, kurne, jaki on jest twardy. Jest, udało się. Ja cię w ogóle nie pierniczę, co tu się dzieje, nie? Chyba... O, Forza Iron tutaj leży, nice. Tak po prostu, okej. O, jest skrzyneczka, dawaj. Idziemy dalej. Żyjemy. Kurde, co tu się w ogóle dzieje, nie? Stalowa radiacja. To jakieś wyjście na górę, w sensie po schodkach, ale sprawdźmy ten poziom, żeby się nie wychodzili jakoś wyżej specjalnie. Co tu się odwala? Gdzie my jesteśmy? Kurczę, z piwnicy prosto w takie jakieś cuda techniki. Co tu się dzieje? W sensie z pustyni. No nie z piwnicy. To jest wyjście znowu piętro wyżej, ale sprawdźmy jeszcze cały czas ten poziom. Przydałaby mi się amunicja do shotguna. Nie masz skrzynek? Mam jeszcze 9. Kurde, strzela. O! Coś tam łazi. Ja pierniczę. No dobra, nie? Okej. Okay. Co tu się odwala? O, mamy strażnik z dzidą. O, coś pilotowego. Dawaj. Brutal Mark. Brutal Mark. Brutalne... Brutalne znamie? Zwiększa... Daje 15% dodatkowego damage'a wrogom, którzy mają poniżej 50% zdrowia. Ubiorę. Plecy. W te małe gówniaki wystarczy strzelić z pistoletu i one się odskakują na chwilę, także jak na ciebie biegną, to po prostu strzel w jednego, w drugiego, w trzeciego. Ten, skała. A widziałem? Pseudobos. Chyba to chyba za wcześnie przyjdzie, to mi się zdaje. Wow, leżę. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Uważam w te moje pociski. Wycofaj się za róg. No drze się na mnie, no. Dobrze, dobrze, wycofaj się za róg albo na dół. No spokojnie, no. Lecy. Czterech cię goni. Masz, im, super. Masz krótszą broń. O, dobrze, dwóch poleciało. Tak jest, dobrze. Jeszcze z dzidy do ciebie strzela. Dwóch z dzidy jest. I jeszcze twoje czaszki ich biją, także jest dobrze, spoko. Mam czas. Wycofaj się, jest dobrze. Idą do ciebie, powoli idą. O jest, bo ty też takie te gówniaki wychodzą tutaj cały czas. Za wcześnie tu przyszedł. Dobra, fajnie tu jest, ale okej. Okay. Wycofajmy się. Tam tego sklepikarza podszedł. Taktyczny odwrót. Żeby się lepiej, wiecie, no tak... Nafarmić, na expić i spoko, nie? Dobra, poszliśmy wzdłuż tego, czyli musimy się teraz cofnąć i pójść. Czyli idziemy prosto do skrzyżowania. My się tutaj w prawo, bo w lewo nie pójdziemy. A ty od razu zmienię sobie broń. Na snajpę, dobra. Tu w lewo nie pójdziemy, bo są zamknięte drzwi, czyli idziemy tu w prawo. A chciałem zrobić... No właśnie. O, nie trafiłem. Dobra, git. Z przodu Andrzejek jeszcze z Gido. Chodziło może do kamienia się przejść tam. A tu gdzieś przejdziemy? Nie, tu nie przejdziemy nigdzie. Tam jest zamknięte. Dobra. Chodź, musimy iść tędy i na skrzyżowaniu dróg w lewo. Prosto w John Derki. Myk dwa razy. Dobra, jedziemy. Jedziemy z nimi. Musimy się dowiedzieć, co ten kurczę. Dzień dobry. Ten klucz to żeśmy go znaleźli. Tak, gdzie go użyć, nie? Wolver. Na mnie biegnie. Czaszka jeszcze.
Ty kolejny się coś zespiął. Kolejny. Strzelam w niego. Oła. Ale długi jest recovery potem. Ten jak się... Dobra, kwiata, kwiata rzuciłem. Dobra. Padł duży ptek. Kolejny Wolverine. No. Dobra, mamy go. Ładuję mu w poślady. O nie, plecy jakieś. Dobrze widziałem, że gdzieś tu czaszka jest. Na razie jesteś sam. A spokojnie, się podobno. Jest okej, okay, no. Czaszki, te czaszki. Proszę. No, zawsze dodatkowy deps, nie? Kurczę, mam mało amunicji. Muszę koniecznie ulepszyć sobie broń, żeby mieć więcej ammo. Nice, jedziemy z nimi. Tych czaszek to ty nie przeżywasz za dużo przypadkiem? Nie, dobrze jest. Czachy ze sobą walczą, też jest spoko. Dobrze jest. Idziemy teraz... A... Tutaj, tu do mnie. Dużo tych pocisków znoszą chłopaki. Twarde buraki mają. O, ciekawe, tędy nie przejdę. To jeszcze jest dwóch do mnie. Dobra, git. No i to mi się podoba. Jedziemy z nimi. Dobra, lecimy, nie śpimy. Trendy faktycznie musimy... tędy nie. Znalazłem dziurę w ziemi. Dobra, rozstrzelany. Wolverina już widzę. Jednego. Dobra, te dzidowce to są słabiaki. A Wolverine idzie na mnie. O, nie mam amunicji. Otwieram skrzyneczkę. Z amunicją. Dobra, zjechała mu maska. I git, i po deklu. Dobra, git. Kolmy sobie serduszko. Tu jeszcze czaszka. Dobra, już poleciała, okej. Trochę irona do podniesienia, ogarniamy. Mamy kolejne zejście. Kurczę, czy myśmy poszli dalej? Wydaje mi się, że my poszliśmy dalej, Wicek, po tym bossie. O matko. Dobra, to przejdźmy przez tamte drzwi. Tak. Musimy zrobić tak. Musimy przejść przez tamte drzwi żółte. Wejść do kryształu. I się cofnąć. Kurczę, jak łatwo się tu zgubić. No, strasznie łatwo. Zauważ, żebyś nie spadł. Dobrze, jestem okej. Tam nic nie ma, Można iść, no. Masakra. Dobra, spoko. To jedziemy. Wiesz co? Najpierw pójdziemy w jedno miejsce jeszcze, zebrać sprzęcik, który zredukuje nam koszty staminy. Dobra. Tobie się pewnie nie przyda, ale mi się raczej przyda. A gdzie ten itemek jest? Na samym początku gry. Co? No. Ominęliśmy go. Dobra, mały reset. Teraz tak, najpierw zobaczmy jakie tutaj mamy strefy. Nie. A, Leaf Dungeon trzeba zrobić najpierw, dobra, no to Leaf Dungeon, jest. Dobra, wejdziemy teraz do Dungeona, spokojnie, ma problemu. Aha, bo weszliśmy teraz do Dungeona. To ciekawe, gdzie nas cofnie, na sam początek strefy? Możliwe, że na sam początek strefy.
A nie, po prostu tutaj, dobra, okej, czyli to było bez sensu, wchodzimy z powrotem. Dobra, teraz już wiemy jak to działa. Czyli tak, musimy się cofnąć do Worda 13. Oddział 13, tak można by to nazwać. Ale co, ziomki? No nie będę ich atakował. O, zniknęli. Dobra, oddział 13, zapraszam. Wtedy z tego oddziału musimy się tepnąć do początkowej strefy. I wtedy musimy się cofnąć na pustynię i wtedy dopiero możemy pójść do sklepikarza z tym, z mechanicznym ziomkiem, który był zakopany. Dobra. A właśnie, jakieś zakupy? Skoro już tu jesteśmy, możemy coś zrobić, nie? Na przykład szybko kupić Forge Irony, zanim Shogun nie wykupi, to musimy na pewno zrobić. Nie, to kup część, połowę. No, ja połowę, ty połowę, dobra, to ja kupię połowę, czyli 3, a ty kup drugą połowę, czyli 2. Czyli ja kupuję większą połowę. Dobra, bye. A coś jeszcze by mi się przydało? A nie. O, zobaczę, czy mogę coś ulepszyć. Na pewno by się przydało ulepszyć snajpę i pistolet. Może SMG już teraz? O, zobaczymy, czy... Mam teraz naładowany mod na jedną czaszkę. Zobaczymy, czy jak przełożę go do innego, do innej broni, czy mi się zresetuje to. Do zwykłego SMG. It's... Tak, resetuje się. No to trochę lipa. No dobra. Musimy upgrade'ować. SMG, dawaj. 12, rifle, sniper rifle. Ile to wzrośnie? 11. Tutaj wzrośnie 0,7? Aha, 0,7 per pocisk. Dobra, dawaj. Dobra, dawaj to. O, zabrakło teraz. Dobra, potrzebuję jeszcze 4 Forge Irony. Okej. 4 Forge Irony. Dobrze, czyli teraz tak. Teraz cofniemy się po strój w strefie początkowej, który się prawdopodobnie przebiorę. Ja sobie tylko zapgrade'uję broń. Oko, czekam. Ale mam maskę. Dobrze, zobaczmy jakie mamy. A, nie zobaczymy teraz jakie mamy. Teraz zobaczymy. Dobra. 4 traity jeszcze, dobrze. Vigor tak, 20 życia więcej, dobrze. Kurczę, ten przedmiot jeden daje 25 życia, a zobacz, że to kosztuje 8 wigoru, żeby mieć 20 życia. Czyli 10 wigoru, żeby mieć 25, to całkiem sporo jest. Dlatego ja sobie to właśnie dałem, bo ja jestem tankiem, nie? 25 zdrowia, ja mam mniej obrażeń. Może powinienem coś na depsa jednak cisnąć, crit chance. Ty idź pod depsa z tobą, ja increase damage by 27, nie, melee hit, leech life, nie. To sway and recoil. Może. Ja idź pod depsa. Chris, no właśnie nie bardzo mam co ubrać pod obrażenia. Ten naszyjnik w sumie co tam może daje, to. Że... 15% extra damage to enemy zdechę poniżej 50% życia. Dałem sobie 15% kryta po zabiciu wroga, spoko. 15 więcej expa, dobra, to się zawsze przyda. Dobra, no to jesteśmy gotowi. Tylko teraz jak będą mnie z odległości trafiać, to będzie bolało. Chociaż ja i tak robię dosyć dużo uników. O, ziemia, to jest pierwsza domena i teraz ROM, widzisz? To jest ta druga domena. Mamy Wasteland, dobra, nieważne. Idziemy do kryjówki założyciela i tutaj jest sekret. Tutaj jest sekret, który przegapiliśmy na samym początku gry. I ten sekret to właśnie są ciuszki. Ciuch. Teraz pa. Teraz pa. Wchodzimy na górę. No. Teraz pa. Wchodzimy na górę. Tak. Teraz pa. Tutaj jest karta, wiadomo, żeby ją podnieść, jak się jej nie ma. Teraz pa. Ja pier... Just like that, nie? Ja nie wierzę.
I tutaj. Na na na. Ja. Ciuszki, Drifter's Overcoat, nice. O Boże. Ja mam ciuchy kultysty, które mają już dobite są trochę, w sensie podrasowane, także jak się cofnę teraz do nich, to będzie trochę słabo, bo stracimy armor, nie? Ale zobaczcie, że mają bonus do staminy. Jakaś to jest zawsze fajnie. Możesz to przeczytać. Buty? Buty są plus 5. Gdzie jest książka? A, tam. Okay. Damn it, Ellen. It's not my fault, your mother's gone. No. Kolejne zapiski założyciela. Warda 13 do Ellen. Tak zgaduję. But Evelyn's gone now, she's gone. Przewertuję szybko, tak że będzie można po prostu sobie zatrzymać tutaj, przeczytać na spokojnie. Na pewno przewertuję wszystkie strony. Sam do tego chętnie wrócę potem. Nie spodziewałem się tego. Teraz możemy wrócić spokojnie do naszego sklepikarza i u niego zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. Mają całkiem fajne przedmioty, z tego co pamiętam. The root mother, they say. Earth is with root, but without the crystal. Ciekawe. This time I spoke to her again anyway, I've avoided her for too long. Okej. Okay. To są zapiski nad założyciela, ewidentnie. No, taki właśnie sekrecik. Polecam, pozdrawiam, zapraszam. Nie spodziewałem się. A się możemy cofnąć no, i git. Tak. No. Cofamy się w rozwoju. Najpierw ulepszę te sprzęty i dopiero potem je ubiorę, żeby nie tracić armora. Dobra, lecimy teraz do sklepikarza na pustyni, czyli do krainy Rom. Wasteland Merchant, yes. Let's go! Let's go! Ciekawe co ta czarna łza daje. Bo to pokazują wszystkie przedmioty. Dobrze, aha, mapka. I nasz sklepikarz jest... Nie wiadomo w sumie gdzie, ale możemy się... Czekaj, gdzieś tu blisko powinien być. Dobra, tędy. Tam na mapce tak widać trochę na szaro, tam. Taki, na mapce taki, widać jakby... na szaro? Aha, to. Na minimapce widać tak na takiej... Okej. Tu jest sklepikarz, gdzie ty idziesz? Umyło mi się. Źle odczytałem mapę. No to są przeciwnicy, bo jak nie atakuję może na razie. No na luzie, na luzie. To ja sprawdzę tego golema. No. Nie, nie pasuje. To jakby bardziej taki kwadrat. Faktycznie no. Dobra. O! Ktoś się chyba zrespił. No, tu typoza miał typek przez chwilę. Welcome back, friend. How can I serve you today? I'd like to do business with you. Może spyta się go o ten. Może. Co on ma? Ammo box i ma. Co on ma? Increase range damage by 5% for 10 seconds after range kill. Except 4 times. O, to będzie spoko razem z tym drugim przedmiotem, który mam. Dragonheart for hidden teammates within 10 meters. Dobra, to kupię i ubiorę to zamiast. Kurde, wszystko wydałem. Czy ty też dostałeś ten przedmiot, czy nie? Co? Czy też dostałeś przedmiot, czy nie? Jaki? Nie. Dobra, czyli teraz tak, mamy tak. 15% większy kryt na 6 sekund po zabiciu wroga oraz większe obrażenia z odległości o 5% na 10 sekund po zabiciu wroga. Stakuje się 4 razy. Ty kupiłeś ten pierścień, czy ten naszyjnik? Pierścień. Cześć, pieseł. Cześć. Dobry piechu, tak. Mówiłeś tutaj, że coś ominęliśmy. Super. Tak. Ominęliśmy na minimapie, ci zaraz pokażę. O, tam jest jakiś Shaiman. Boom, headshot. O nie, szkoda, że go zabiłeś. A, mam bonusy, widzę, pierścionki mi dają, no. Teraz będę musiał ich zabijać z odległości, żeby te utrzymywać ten bonusy. Dobrze, spoko. A co to za grubaski? Halo? Dzień dobry i następny.
I następny, uważaj. Krycik. O, Wulbar nie się zaspieją. Ups. Wow, 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 to jest trzech, ale dostałem ci dami. Mam Wulbarinę na sobie. Dobra, ja mam trzech kolegów. Dobrze jest. Ty, to jest dobre, to jest dobre combo. Kryty i damage, no. Się jeszcze stakuje. Tylko trzeba cały czas walczyć. Chyba, w tym momencie nie mam... Mam 3, mam 4, dobra, lecimy. Nice. Myślę, że jest jakaś ograniczona ilość. Na, 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 niszczę to. Aha! I to też niszczę. Aha! Zniszczyłem ceramikę. Dobra, musimy iść tak prosto. Trzymaj się prawej strony. Za 30 metrów. Wulbarina, widzę. Yep. Leci, leci, leci. I w dekielek, chyc. Ta się wkurzył, biedactwo. W ścianę bije. Na pad Wolverine. Dobra, jedziemy. O. Nice. Pieski, pieski już pojawiają. Kurde, dobre to jest na tego SMG. No, dobre to jest. Te bonusy do damage'a i do krytów się ładnie przydają na karabin maszynowy. Pistolet maszynowy, przepraszam. Bo nie karabin, tylko pistolet maszynowy. Nice. To jest mega... No, ten pieliśnik, który mi zwiększa życie, to w sumie widać. Nie widać, ale więcej życia przydaje. Czujesz tą różnicę? Tak, 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 właśnie czuję. No, 25 zdrowia to jest 10 poziomów tego. Traitów. Goro. Dobra, tutaj ominęliśmy. Że tu musimy iść. Pieska słysza. Nie zdecydował się kontynuować swojego natarcia, także wycofujemy się taktycznie do innej strefy. Pozdrawiam. Wicek 3D. Jestem ciekaw, co to będzie. No, tutaj nas jeszcze nie było. Hello! Dobra, napijmy się. Napijmy się energii życiowej. Dobra. Poczekaj chwileczkę, zastanowię się, czy te czachy mi się przydadzą na karabinku, na pistoleciku maszynowym. Może jakieś inne mam? Mam leczenie jeszcze tylko. To nie, tak jest okej. Okay. Tak jest okej, okay. O! Skanowanie jakieś? O Boże, coś zrobiłem? Skanuję raz. Citadel Course, jesteś... Reach the decontamination chamber. Dojdź do komnaty dekontaminacyjnej. Ja mam jakieś debuffa w ogóle. Tego paskudnego musisz w żółtą gębę strzelać, jakby co to będzie. Będzie wtedy mu się ładowało o większy damage. A cóż tutaj jest? I'm in trouble. Ludzie jest Hodget Irona, także zbieramy. Jakąś klątwę mam na sobie? No właśnie mówiłem o tym. Tu masz jeszcze Hodget Irona chyba. Nie, to jest Irona, chyba. Właśnie też mam tą klątwę. Prawie zginąłem. Życie spada mega. A faktycznie. Aha, tu musimy szybko, bo zaraz nie będziemy szybko, to zginiemy. Kurde, ale... Ale co musimy szybko? No przejść tego dungeona. Czekaj, odpalam picie. No powiem ci, leczenie troszeczkę pomaga. Bo właśnie nas spada się przy tym kurs Cytadeli, nie? I... Uła. Poległem. Tak, musimy się... Co tu się dzieje? Aha, padłeś? Padłem. Może... Dużo ich tu jest. Może się wycofaj?
Ja pier papier. Możliwe, że musimy coś odkryć, żeby tutaj przyjść i nie mieć tego debuffa. Tak mi się wydaje. No raczej wątpię, bo to nas zeskanowało, tylko to skanowanie nam to dało. Dokładnie, jakbyśmy na przykład mieli coś i by przeskanowało tak, że dobrze by było. No to, to chyba dobrze, nie? O, tutaj coś, kurde, jakieś łażące działko. Gdzie ty jesteś, Andrzeju? Szybko do mnie. Do mnie, tu jest jakieś łażące działko. Łażące działko? Tak. To się zespiło. To właśnie jest to łażące działko, o którym ci mówiłem. A jak tam przyszedłeś na głód? Chyba mnie zaraz rozstrzela. Nie wiem, jak ty przyszedłeś na głód. O, tędy właśnie, tak dobrze biegniesz. Aha, tych to nie zauważyłem. Okej. Myślę, że zdecydowanie czegoś tutaj potrzebujemy, żeby nie mieć na sobie tej klątwy, to jest masakra. Gdzieś po twojej prawej powinny być schody. Po prostu normalne, zwykłe schody. No, jestem właśnie na schodach już. Tylko te... O, masakra. To fakt, że jest to jakieś wchodzące ciałko. Ma strasznie duży tyłek, Cooper, taki jak u pająków. Możliwe, że to jest jego słaby punkt. Może. Oj, bo, ale przewróć mnie. Bigo czacha! Szybko! Pomóż Biegnę. Mi! Biegnę. Pomóż! Ratuj! Ile masz jeszcze serdz? Już nie mam. Dobrze, ja mam jeszcze jedno. Będę oszczędzał. Holy fuck. Chodźmy razem, no. Będę właśnie za tobą, bo ty jesteś tankiem. O, zdychaj, potworze. O, coś niebieskiego. Tą wiedzę dodaję do kolejny trait, dobra. Czekaj, odpalę leczenie, potion leczący. Dobra. Wow, wow, wow. Aha, zeskoczyłem, ale was oszukałem, co? Aha, dobra, ale miał amunicji, okej. O kurde, dobra, dobra, prawie zbiegłem. Jest dobrze, mamy ich. Nie strzelaj do mnie z tej laserowej dzidy. Dobra, gitara. Zbraj ten mam? Project Irony, bo to strasznie ich dużo jest. No, bez kitu. Upgrade się przyda. I... Aha, musimy dojść do, tak, do sali dekontaminacyjnej, to nas zdejmie z nas tą klątwę. Tak, tak, poczekaj, jeszcze jest Iron. Szybko, bo tu jest jakaś strefa podobna do jakiej poprzedniej, szybko. Szybko do mnie. Spokojnie. Szybko, mało zdrowia mam. O. A nie masz pokrywne? Mam, ale to nic nie daje. To chyba powinno być teraz to. No nie zdążyłbym, umarłbym. Musiałem szybko użyć serca, zanim przybiegłeś. Okej, a to jest checkpoint, także git. Oby. Zdejm z nas tą klątwę. Cicho, coś tu jest. Tak, bo... Wastelander Flail. To chyba jest na krótki zasięg. A co to jest w ogóle? Aha, to jest blend walki wręcz. No i znaleźliśmy dobrą broń. Co to jest? Czekaj. 45. Szansa na krytyk? 5. Obycek! Wow. Ty, a zobacz, jak przytrzymasz, to jesteś konquerorem. Patrz. Co za beka, lol. No i to jest, kurczę, gra łącząca. W sensie przedmiot łączący. Jestem konquerorem. Ile mamy minut? Odcik. Udało się, doszliśmy do końca strefy, dobra. Teoretycznie powinniśmy teraz wyjść z lochu, myślę. Albo jeszcze tutaj trochę powalczyć. Coś trochę po się. Nie, nawet nie możemy wrócić. A, zobaczymy. Nie otworzy się? Nie otworzy się. Dobra, no to musimy wyjść. No.